Irek, błagam cię, zabierz mnie stąd, bo zaraz zwariuję. Co się dzieje? Chodź, zaraz ci opowiem. Co jest, ciocia Kamila była dla ciebie niemiła? Nie wiem, wręcz przeciwnie. Bardzo miła. Bo myślą, że ja i Kamil byliśmy razem, że się kochaliśmy. Rozumiesz? Tak, no skąd mają wiedzieć, jak cię Kamil potraktował? Jeszcze mi mówią, że powinnam dać na imię Kamil dziecku. Po tacie. Nawet Kamil nie lubił tego imienia. Nie interesuje mnie to. Nawet gdybym miał najfajniejsze imię na świecie, i tak bym mu go nie dała. Nie po tym, co Kamil mi zrobił. Ale uspokój się, słuchaj. Nikt się nie ma prawa do niczego zmuszać. To jest twoje dziecko i masz jej prawo nazwać, jak ci się żywnie podoba. Wiem. Po prostu mam idiotyczne myśli. To wszystko mnie przytłacza, aż wstyd mi się do tego przyznać. Słuchaj, wyrzuć to z siebie, naprawdę. No, masz prawo czuć, co chcesz. Spokój. Irek, boję się. Boję się, że mój syn będzie podobny do Kamila, a ja nie będę potrafiła go kochać. Mój Lucy, chodź się przytulić. Po co tu przyszłaś, skoro tak źle o nim myślisz? Przepraszam, ja nie chciałam pani urazić. Wszystko w porządku? Szukam cię wszędzie. Nic nie jest w porządku, wiesz? Co się tak głupio pytasz? Ale w topa jak pijesz. Irek, ja dłużej tutaj nie wytrzymam. Ja muszę stąd wyjść. Dzwonię do Arka. Dzwoń, dzwoń. Cześć. Gdzie jest Lucy? Wiesz co, poszła na stypę, rodzice Kamila ją zaprosili. Ale jak na stypę? Kurde, ona sama, ona się źle czuła dzisiaj. Nie, Irek z nią jest. Cześć, tyle, słuchajcie, martwię się o nią. To ona. Halo? Cześć, kochanie, jak się czujesz? Dobra, no. Będę za 15-20 minut. Ej, halo, poczekaj jeszcze. Słuchaj, jak przyjadę, to puszczę ci sygnała. Wyjdziesz, okej? Okay? Nie chcę wchodzić. No, buziaki, papa. Proszę cię, tylko nie mów, że tam wybuchła jakaś awantura. No nie wiem, ale chyba nie, no chciała tylko, żebym wracać do domu, żebym przyjechał. Dobra, ja jadę, zostawiam was i... Czekaj, Arek, czekaj, ja pojadę z tobą, dobra, też się o nią martwię. Jasne, chodź. Pa. Kurczę, mam wyrzuty sumienia, no mogłam posłuchać Kasi i powiedzieć Lucy, żeby nie szła na tą stypę. Przecież ona mogła tam się czuć okropnie. Spokojnie, Arek, zaraz ją będzie.